Cześć, witajcie na kanale Emigranda TV. Od kiedy przenieśliśmy się do Curychu, miasta, w którym 1/3 mieszkańców to są obcokrajowcy nieposiadający szwajcarskiego obywatelstwa oraz miasta, w którym jest bardzo dużo międzynarodowych firm, bardzo często słyszymy określenie ekspat na pewną grupę imigrantów. No i teraz właśnie o tym jest ten film, czyli kim jest ekspat oraz czym się różni od imigranta. Definicje. Zdefiniowanie imigranta wydaje się proste. Jest to po prostu przybysz z obcego kraju, osoba nie mieszkająca w swojej ojczyźnie, prawda? No cóż, okazuje się, że nie dla każdego jest to tak oczywiste. Jeśli spojrzymy na etymologię tych słów, to imigrant pochodzi od łacińskiego określenia immigrare, czyli być w podróży. Natomiast expat jest skrótem od określenia expatriant, które też pochodzi od łaciny i oznacza osobę przebywającą poza swoją ojczyzną. Oczywiście z czasem znaczenia słów ewoluują, zmieniają się, tak więc to etymologiczne znaczenie nie przekłada się dokładnie na to, jak rozumiemy dzisiaj określenia takie jak migrant, emigrant, ekspatriant itd. Zagadnienie okazuje się o tyle trudne, że nie ma jednej prostej definicji słowa ekspat. Nam ekspatriant kojarzy się z przesiedleńcem ze wschodu z czasów tuż po II wojnie światowej. Tymczasem w innych krajach takich skojarzeń z oczywistych powodów nie ma. Ekspata dlatego zazwyczaj definiuje się jako dobrze wykształconą osobę, która przeprowadziła się do drugiego kraju z powodów innych niż kiepska sytuacja na rynku pracy, jakieś trudności polityczne i tym podobne. Tak więc jest to jego własny wybór. Praktyka. W praktyce wielu ludzi zauważa, że określeniem ekspat posługują się przede wszystkim ludzie z krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Australia czy Niemcy. Polacy, Turcy, Nigeryjczycy, Wietnamczycy będą prawie zawsze określani jako imigranci. Niezależnie od tego, czy wyemigrowali ze swojego kraju dobrowolnie, mimo iż mogli znaleźć bez problemu dobrze płatną pracę, czy jednak przyczyną ich emigracji były różnego rodzaju trudności. Niektórzy wręcz twierdzą, że to jest określenie o zabarwieniu segregacyjnym, rasistowskim, ponieważ dotyczy ono tylko i wyłącznie białych ludzi. Z naszego doświadczenia nie do końca tak jest, ponieważ na przykład Murzyn, który mówi dobrze po angielsku z akcentem amerykańskim, będzie raczej uznawany za ekspata. Tak samo część imigrantów z Polski czy Portugalii, którzy mają też takie prace finansowe, będzie się utożsamiało z tym środowiskiem ekspatów. Natomiast już tacy Hindusi, którzy wychowali się w Wielkiej Brytanii, mówią z idealnym brytyjskim akcentem, często są odbierani jako jacyś zwykli imigranci. Ekspaci często się kojarzą z takimi ignorantami wobec lokalnej kultury. Oni się przeprowadzili do międzynarodowej firmy, gdzie używa się zazwyczaj języka angielskiego, mają głównie angielskojęzycznych znajomych, więc jak idą do restauracji, mają wymagania, żeby menu było po angielsku. Po wielu latach mieszkania w Szwajcarii nie potrafią powiedzieć zdania po niemiecku. Mogę to zrozumieć, że taka postawa jest, może być negatywnie odbierana, ale z drugiej strony trochę trudno się dziwić, żeby każdy, kto się przeprowadza na kilka lat tylko do drugiego kraju, zagłębiał się w lokalną kulturę i poznawał język i tak dalej, skoro nie jest do tego zmuszany. Wydaje mi się jednak naturalnym, że ludzie poszukują pewnej tożsamości, identyfikacji wyróżniającej ich z tłumu. A dlatego nie dziwi mnie, że wytwarza się w Curychu i wielu innych tego typu miastach swoista społeczność ekspatów. No i też takie wyróżnianie się dotyczy nie tylko tej społeczności. Polacy bardzo często, mimo iż są najzwyklejszymi imigrantami, nie identyfikują się z imigrantami z krajów takich jak Syria czy Nigeria. W końcu my jesteśmy Europejczykami, prawda? Tak samo imigrant z Wielkiej Brytanii bardzo często nie będzie się utożsamiał z imigrantami z Polski, czemu ma się utożsamiać z jakimiś tam tanimi robotnikami psującymi rynek? On jest przecież z rozwiniętego Zachodu.
Tak czy siak jest to zagadnienie dotykające trochę złożonego tematu imigracji, percepcji imigracji. Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Czy społeczność ekspatów to jest przejaw swoistego snobizmu, rasizmu, czy naturalne zjawisko? Jeśli jesteście imigrantami mieszkającymi w innych krajach, czy odbieracie siebie jako takich typowych od imigrantów, a może jako ekspatów, a może jako Europejczyków i nie czujecie się w ogóle związani z tą imigracją? Czy mieszkając w Polsce odbieracie imigrantów z krajów zachodnich inaczej niż imigrantów z krajów europejskich oraz pozaeuropejskich? Proszę, podzielcie się z nami tym w komentarzu, jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Polecamy też inne nasze filmy, no i trzymajcie się dobrze. Czołem!